Buona domenica. Cześć. Natalia. Cześć. Jak się czujesz u nas? O ty. Czujesz się jak u siebie, czy jak u rywali? Jesteś u siebie, co? U siebie, no. Słyszałeś, że jesteś ponoć najlepszy w FIFA 18? No, jestem najlepszy, najsilniejszy, nie tylko w FIFA. Ja wiem. No tak. Gdzieś tam wyczytałem, że jesteś najlepszy. Tak, słabo mnie tam plasowali, bo tylko na piątym miejscu. A miałem telefony, że w pierwszej trójce powinien być, bo wiesz, 100 kilo żywej wagi. A Pino powinien być na czwartym. Jestem na pewno? Tak, sekunda, tylko znajdę. Bo miałem na pewno dla kolegów. Ale widziałeś to, co tam. No i jeszcze raz. Dziękuję bardzo. No, na pewno wielu zawodników odeszło, wielu zawodników przyszło, także trochę zmian. No ale jak widać, Arce idzie nieźle i cieszę się, że jest w Ekstraklasie, bo jakbyśmy w pierwszej lidze, to o to walczyliśmy. Kontuzja? Tak, ale klatki? Nie jest poważne. Czy nosa? Nie jest poważnego? Nos. Wyżej w ligowej tabeli plasują się piłkarze z Trójmiasta. Jak to będzie wyglądało? No ja bym chciał, żeby to wyglądało bardzo dobrze dla nas. No i myślę, że chłopcy staną na wysokości zadania i zagramy dobry mecz. Będziemy wracać do Gdyni, jak to się mówi, zadowoleni. A wierzę w to, że tak może być. Jakiś tam respekt, za bardzo nikt się nie chce otworzyć, tak mogę dyplomatycznie powiedzieć. Chyba obydwie drużyny czekają na tą jedną akcję, która rozstrzygnie te losy i chyba w drugiej połowie będzie to podobnie wyglądało. Idziemy.
Jak tam? Bardzo fajnie. Mamy auty, auty. Tajna broniarki. Tajna broniarki. Brawo, panowie! Ja udychasz tutaj. Brawo, Grzeszku! Brawo, puszeczka! Też wydawało się. A mnie ten, nie? A mnie ten. A ja... A gdzie? Wow! Zagrał w całość. Złe napoje wybiera, wodę pije, muszynianki, witał tasy. Złe napoje wybiera. Mój organizm. Brawo! Mój organizm wie. Takie coś, o zobacz. O, 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 to jest nasza siła. Mówiłem o czym innym, szczerze mówiąc. Brawo, Saudi, Saudi. Brawo, brawo, panowie! No ja mówiłem, ja dotrzymałem słowa po prostu, to znaczy inaczej, nie tyle ja, co zawodnicy dotrzymali słowa i wygraliśmy naprawdę ważny mecz. Mało tego, powiem, wygraliśmy to zupełnie zasłużenie. Mogliśmy wygrać wyżej.